Drodzy Państwo, ten turniej zorganizował Klimat wspólnie z Rafałem Niewtuchem. Tak się okazało, że w finale dzisiejszego turnieju, to jest finał tak z marzeń. Ja mając pomysł, spotkając się kiedyś tam z Rafałem, mając pomysł na zorganizowanie tego turnieju, po prostu w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczałem, że będzie taki finał. To jest finał marzeń, gdzie zawodnik nasz, miejscowego klubu, znaczy miejscowy klubu Klimat, Krzysztof Kubas, spotkał się prawie z zawodnikiem naszego klubu, z Rafałem Niewtuchem. Serdecznie się z tego gratuluję Wam i cieszę się bardzo, Rafał, jako współorganizator. Ja przede wszystkim chciałem podziękować Tobie, Bogdan, bo jesteś prawdziwym gospodarzem. Nie tylko w swoim imieniu, ale również, myślę, w imieniu zawodników pozostałych i sędziów. Wspaniale się czujemy i myślę, że dużo osób jest w stanie się od Ciebie nauczyć właśnie organizacji. Prosowania. Nie, organizacji zawodów na pełnym, profesjonalnym poziomie. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, ten turniej oczywiście jest turniejem komercyjnym. Chciałbym powiedzieć też o sponsorach. Witam serdecznie prezesa firmy WIG. Proszę Państwa, te stoły tak chwalone przez zawodników, to sukno, wszystkie bile, to właśnie zasługa firmy WIG. To ona zasponsorowała sukno. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Również bardzo dziękuję firmie Stips. To jest też firma, która dołożyła się finansowo, znacznie się dołożyła finansowo do naszego turnieju. Dziękuję Supernowie, która kręciła wywiady, będą relacje z tego turnieju na stronie www.supernowa.pl. Tak, Paweł? Jest Paweł? Tak, jest. I dziękuję Polskiemu Związkowi Snookera i Bilarda Angielskiego, który objął patronat i pozwolił tak naprawdę przyjechać zawodnikom tutaj na nasz turniej, bo to nie jest takie oczywiste, jak by się każdemu wydawało. Jeszcze raz witam w finale Krzysztofa Kubasa i Rafała Niewtucha. Drodzy Państwo, jest nas spora liczba osób, jest to finał, bardzo proszę o ciszę i nie wstawanie i nie wychodzenie z po prostu w czasie trwania z frame'a, z sali. Dopiero jak będą ustawiane kule, to bardzo proszę, Bile, to bardzo proszę wtedy, czy to ubikacji, czy w jakieś tam miejsce na papierosa sobie przejść. Bardzo proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Zapraszam Marka Zubrzyckiego tutaj do nas. Marku, z tej strony tutaj, będzie Ci łatwiej chyba. Marek zajął trzecie miejsce, drodzy Państwo, ale musi jechać, dlatego jeszcze przed rozdaniem oficjalnych nagród chciałbym Markowi wręczyć właśnie puchar za trzecie miejsce i czek, który zrealizował już u nas w klubie. Czek wygląda w ten sposób, można go zrealizować u nas w księgowości. Własnym, oto nagroda w wysokości mi. Słuchajcie, nie musimy pikać, dlatego że to jest kwota netto i podatek jest opłacony. Tak, nie musimy pikać. 750 zł, tak było ustalone, na trzecie miejsce. Gratulujemy. I ja mam nadzieję powodzenia w Mistrzostwach Polski i do zobaczenia. Drodzy Państwo, i jeszcze jedna rzecz, przedstawiam sprawiedliwego tego turnieju. Bartek, zapraszam Cię. Bartek Grożycki, sędzia główny dzisiejszego spotkania. Co prawda wczoraj na bankiecie ustalaliśmy wynik, ale tu nie powiedział, że jednak to nieprawda. I walczymy najlepszy z 9, czyli do 5 wygranych. Thank you.
8. Radna 16, Krzysztof 4. Thank you.
13. Zarafał 1, Krzysztof 7. Trzysta cztery.
7. To na mnie odpada na cały czas. Dobrze.
Siedem.
Thank you.
Czy
rzucić na 15. Szesnaście. Thank you.
7. Cztery. Thank you.
Krzysztof 5.
13.
7. Dziękuję.
Thank you.
Jeden.
Krzysztof, 13.
wtedy. Thank you.
Już dwa dni gram na tym cudnie, więc się czuję
45.
64. Thank you.
kobietę. Szesnaście.
73. Rafał, 53. Przestawić.
6. Thank you.
Dostał go? Teraz.
15. 20.